Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Dzisiaj zagramy sobie w najnowszą produkcję Ligi Legend Reigned King. Gra oferuje język polski wraz z dubbingiem, więc myślę, że będzie nam się w to przyjemnie grało. Teraz bez zbędnego gadania, ja już sobie tutaj profil założyłem pierwszy, żeby sprawdzić jak są dźwięki, bo niestety gra na samym początku nas nawala takimi mocnymi głosami, że to szok. Więc musiałem wyrównać wszystkie poziomy dźwięku. Tak więc weźmiemy sobie drugi profil. Tam niewiele w sumie co zagrałem, zobaczyłem tylko jak mniej więcej działa jeszcze walka i czy w ogóle ma to jakiś sens. Ale powiem wam, że walka jest dziwna i pewnie będzie wymagać przynajmniej trochę praktyki, bo ma naprawdę wiele istotnych elementów. Przypomina w sumie też trochę Final Fantasy, więc myślę, że jakoś sobie to ogramy. No ale tak jak powiedziałem, bez zbędnego przedłużania zacznijmy nową grę. Na trybie, myślę, normalnym, bo fabuła to są łagodne wyzwania, a chciałbym też w sumie poczuć tą walkę. Więc zobaczymy, jak te nasze turowe RPG będą działać. Na weteranie nawet nie liczę, bo jednak ja nie jestem dobry w turowych RPG-ach. Tak, rozpocznijmy. Możemy w razie czego wszystko zmienić, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Bilgewater, potwory są prawdziwe. Gdy byłam mała, moją matkę zamordował tchórzliwy śmieć imieniem Gangplank. Mnie postrzelił i zostawił na śmierć. Nie było sądu. W Bilgewater to on był prawem. Czaiłam się na niego. Zabiłam jego ludzi. Przyglądałam się, jak Gangplank zdycha w płonących falach. Są jednak inne potwory. Od całych stuleci lud Buru chroni te wyspy przed najgorszym z nich. Lecz nawet oni obawiają się Harrowing, ataków w postaci śmiercionośnej czarnej mgły, które zawdzięczamy naszym nieumarłym sąsiadom z Wysp Cieni. Za każdym razem Harrowing powraca mocniejszy, a Buru są coraz bardziej nieobecne. Ile jeszcze możemy polegać na modlitwach i magii? Moje potwory są z krwi i kości. Nie przerażają mnie. Przeraża mnie tylko jedno. Stanie się jednym z nich. No to co? Zaczynamy powoli. No coś długie loadingi są. Mamy nasz Bilgewater. Stąd wygląda niemal spokojnie. Niestety znam to miejsce za dobrze. Dzień dobry, kapitanie. Właśnie przybył pani gość. Rafen, pamiętasz jak mogliśmy brać co chcieliśmy i iść, gdzie nas nogi poniosły? Niczym się nie przejmowaliśmy. A teraz popatrz. Spotkania, zabawa w dyplomację. Cóż, przynajmniej nasza dyplomacja nadal wymaga użycia spluw. Może to prawda, ale jako król łupieżców Gangplank używał pistoletów. Jeśli zjednoczę gangi siłą, czy miasto uzna mnie za zbawczynię? Gangplank był tyranem, Sara. Jesteś twarda, ale nie okrutna. Jestem dumny, że jestem twoim pierwszym oficerem, a reszta załogi z dumą nazywa cię panią kapitan. Gangi cię posłuchają. To tylko kwestia czasu. Martwi mnie nie posłuchają. Liczę, że jeszcze zmienią zdanie, zanim wszyscy zginą. Niektóre psy przekonasz do posłuszeństwa tylko siłą. Cóż, nie pozwólmy kapitanowi Tornowi dłużej czekać. Moi drodzy, nie będę wam tutaj nic gadał podczas tych naszych cutscenek, bo myślę, że fajnie tak imersywnie wczuć się w dany klimat i w sumie brać to pod uwagę jako film.
Dobra, mamy iść za Rafenem. Skanuj otoczenie. Kółkiem myszki możemy skanować otoczenie, dzięki któremu możemy potem zbierać przedmioty. Znaczy, bez tego też się da, aczkolwiek te wszystkie nasze elementy otoczenia są dosyć do siebie podobne, tak więc jest dosyć spore ułatwienie i dziwny zabieg jak na Riot Games. Raczej nie spodziewałbym się takich rzeczy po nich. Oraz już chyba wszystko, tak? I w to możemy biegać. Tutaj coś będzie. Będą dwie urny. Ktoś do porozmawiania. Nic do zaraportowania, pani kapitan. Gangplank. Myślałam, że moja nienawiść zginie z tobą. Myliłam się. Kapitanie. Te kule wciąż tkwią w mojej piersi. Zabicie Gangplanka nie wystarczyło, Rafenie. Ale pokonałaś go! Jesteś tu, żyjesz! A jego drobne kawałeczki walają się po dnie oceanu. Te kule to tylko małe pamiątki. Chciałabym się go wreszcie pozbyć. Szczerze powiedziawszy, widzę, że Riot nadal ma problemy co do wielkości kobiecych, jak i męskich atrybutów, bo naprawdę ta MFK ma wielkie gabaryty. Wręcz chyba aż za wielkie. W pewnej chwili wygląda to komicznie. Gangplank zajmował się miastem jak statkiem. Oczekiwał potu lub krwi. Serio. Zająłem się tymi gabarytami, zapomniałem o tych w ogóle NPC-tach. Gabaryty to ma niezłe. Nic nie zebrało? Zebrało się, dobra. Gangplank był mordercą, ale przede wszystkim oszustem. Mamił złotem i zamieniał porządnych marynarzy w zbirów. Gangplank nie był człowiekiem, był ideą. Niektórzy mówią, że idee nie umierają. Nieważne, czyjej załogi częścią jestem. Daję z siebie wszystko. Idziemy dalej. Tu musimy chyba iść, z tego co widzę. Tam otwierające się drzwi. Niektórzy nie lubią grać uczciwie. Wolą metody Gangplanka. Przez wszystkie te lata, kiedy nie ma Gangplanka, moi ludzie się bogacą. Niedługo... Ej. Serio? To jest kilka? Moi ludzie się bogacą. Niedługo nam rządzi nowa... Kurwa. Niech długo nam rządzi nowa królowa. Te teksty za szybko znikają. W Noxusie rzucilibyśmy Gangplanka na arenę, przynajmniej radocha by była. Ludzie boją się czarnej mgły. Ja uważam, że w życiu potrzeba ryzyka. Możemy tu iść? Czekają na mnie w głównej sali. Dobra, to wracamy. W ogóle nie wiem jeszcze do czego to służy, ale klawiszem spacji możemy strzelać. Mimo iż walka na tym nie polega. To co to jest za klawisz? No, torba z miksturami. Tu jest ten shot. Pod Q mamy tryb inspekcji. To chyba nasza drużyna i tym podobne. A, tu jest mapa, tak? Dobra, spoko. Mapa dzielnicy wyświetla układ danej dzielnicy i znajdujące się w niej miejsca warte uwagi. Podczas eksploracji na mapie oznaczone będą odkryte skrzynie, punkty odpoczynku, handlarze i inne przedmioty. Bądź osoby, z którymi możesz wejść w interakcję. W dowolnym momencie możesz przejść do mapy regionu, aby lepiej przejrzeć się rozmieszczonym dookoła dzielnicom. Możesz bez przeszkód przechodzić do mapy dzielnic, które udało się już odkryć. Czyli to w ten sposób. Możemy tu na dół zejść? Nie, też nie. No dobra, to idziemy do tej głównej sali. Co tam się będzie znajdować? Nic nie ma? Nic nie ma. Nawet jordle jakieś są. Widzę, że trochę tu przemeblowałaś. Cóż mogę rzec? Przydała się tu kobieca dłoń. Nie sądzę, by poprzedni właściciel miał coś przeciw. Raczej nie.
skoro nie szczędziłaś mu kul, dziurawiąc go jak ser razem z całą radą. Kapitanie Thorn, będziemy pertraktować czy rozmawiać o wystroju wnętrz? Zakładam, że rozważyłeś moją ofertę. Ofertę? Chcesz, abym oddał ci wszystko? Moją flotę, całą załogę? A jeśli odmówię? Miss Fortune, może i zabiłaś Gangplanka i przejęłaś ten pałacyk, ale to nie czyni z ciebie mojej królowej. No to co? Będzie buba. Na moje oko, Bilgewater nadal jest ziemią niczyją. Lepiej się podda, dziewczyno. Naprawdę nie chciałbym uszkodzić tej ślicznej buźki. No i po dyplomacji. Wiesz, Rafem? Chyba zaczyna mi się to podobać. Dobra, kopmy mu tyłek. Wielopala walka. Podstawy walki. Walkę rozpoczniesz wchodząc w kontakt z wrogiem w świecie oraz przy ważnych momentach fabuły. Na kartach wojowników widoczne są kluczowe statystyki takie jak poziom, zdrowie oraz mana. Pasek inicjatywy pokazuje kolejność, w jakiej wojownicy będą wykonywać swoje akcje. Kiedy portret postaci widoczny będzie na początku paska inicjatywy, nadejdzie jej kolej. W trakcie tury twojego wojownika możesz użyć jednej z wielu umiejętności bojowych. Umiejętności natychmiastowe nie kosztują many i są wykonywane natychmiast po zatwierdzeniu celu. Umiejętności w alei kosztują many i do użycia wymagają czasu. Podczas wyboru umiejętności zwróć uwagę na kolejność wojowników w turze. Ukończ tę falę starcia, pokonując wszystkich wrogów. No i dobra, moi drodzy, mamy tak. Tu mamy przedmioty, tu jakieś tam opcje, typ inspekcji, szybki cios i tym podobne. Mamy nasz portret. No i portret oczywiście naszych wrogów. A tu mamy umiejętności. Umiejętności natychmiastowe, które nie potrzebują many i są takimi jakby basicami. I mamy umiejętności, które są w sumie takimi jakby skillami danej postaci. Każda z umiejętności ma jakieś swoje perki i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo gra, to nam wytłumaczy w sumie później. Aczkolwiek mamy jeszcze aleje równowagi, które zmieniają statystyki danej umiejętności. Aleja szybkości szybciej ładuje daną umiejętność. Aleja równowagi po prostu jest taką jakby neutralną formą danej umiejętności i aleja mocy, która no używa tej mocy troszeczkę dłużej, aczkolwiek jest również też mocniejsza. No i tu jak widzicie mamy również coś takiego jak, nie wiem jak to nazwać, limit tury, coś takiego. W sensie ukazuje nam kto i co będzie jakby używał jakiej umiejętności. Jeżeli użyjemy na przykład umiejętności natychmiastowej, to nasza postać się przemieszcza bliżej przeciwnika. Więc na początku może użyjmy podziurawienie równowagi. Ja wcześniej używałem w alei równowagi, ale teraz spróbuję w alei mocy. I danego pierwszego przeciwnika. Teraz atakują oni. Nie wiem, i spasowali chyba. Więc tym bardziej będziemy ich napierdzielać na samym początku. Ten strzał równowaga w alei mocy wali po 82. Jeżeli zadalibyśmy krytyka, to może zabilibyśmy jednego i drugiego. Dobra, spróbujmy. A nie, teraz oni już atakują. No dobra, jeden padł. I dobijemy go już zwykłą umiejętnością. Trochę jeszcze nie czaję, jak działa ten pasek. Generuj przeładowanie. Korzystając z odpowiednich umiejętności natychmiastowych. Myślałem, że to będzie dalsze jeszcze. Przeładowanie działa jak tymczasowa, dodatkowa mana, którą możesz wykorzystać do użycia umiejętności w alei tylko podczas trwania danego starcia. Gdy masz mało many, wygeneruj przeładowanie i pozostań w walce. Ale jak działa również to przeładowanie, nie odkryłem. Ale może z wami się dowiem. Aha, dobra, chyba już kapuję. Tu mamy przeładowanie i to przeładowanie działa jako mana. Czyli jeżeli użyłem teraz tej umiejętności jakby zwykłej, podstawowej, dodaliśmy sobie 10 punktów tak jakby do tymczasowej many, czyli mamy 89. Więc jeżeli chcemy teraz użyć na przykład z alei umiejętności, która potrzebuje 20 many,
Możemy również zrobić to w ten sposób, że strzelimy go podstawowym atakiem. Dodatkowo podstawowym atakiem nałożyliśmy mu takiego klepnięcie. Taki pasyw. I teraz dzięki temu możemy użyć. Możemy użyć tego 50. Tak, teraz możemy tego użyć. On ma klepnięcie. Zobaczymy typ inspekcji. Tak, jest osłabienie klepnięcie. Na 3 tury. Więc możemy teraz użyć w alei pogromczyni serc, aby w sumie go dotłuc. On i tak zada pierwszy. On sobie przeładowanie zrobił. Tak, i zużyło. Czyli już wiem, jak działa mniej więcej ta tymczasowa mana. To jest w porządku. No trudno nie było. Zrobiliśmy 41 kasy, białą esencję. Zaklinania jakąś, i trochę expów. Uznam to za formalny akt kapitulacji. Syndykat za tobą nie pójdzie. Słyszysz? Prędzej umrę. Rozumiem. A wy, chłopcy? Kapitan mówi za was wszystkich? Cóż, kapitanie Thorn, chyba musimy odłożyć nasze spotkanie. Resztę witam w mojej załodze. Okażcie lojalność, a nagroda was nie ominie. Zdradźcie mnie, albo chociaż wymówcie imię Gangplanka, a wrzucę was do skrzyni z byłym kapitanem. Zrozumiano? Tak, kapitanie. Kolejna udana rekrutacja. Bez kilku upartych łbów. Ale syndykat jest teraz nasz. Ich statki, ich działa... Ale nie przywódcy. Jeszcze nie. Nawet jeśli będę musiała wpakować kulkę każdemu kapitanowi od stoczni po doki rzezi, w końcu zrozumieją. Bilgewater należy do mnie. Trochę dziwne są te tłumaczenia. Czy nie zgadzają się z tekstem, który jest podany? No i jest też tak dziwnie przytłumiony ten dubbing. Rafen? No i przybywają cienie z naszej wyspy. Strzeż się. Wróg ma wzmocnienie o nazwie Przygotowana Mglista Bomba. Jeżeli zginie, bomba ulegnie detonacji, raniąc swoją drużynę. Aby temu zapobiec, musisz rozbroić bombę umiejętnością w Alei Szybkości. Podczas wybierania umiejętności w Alei, możesz zmienić domyślną Aleję Równowagi na Aleję Szybkości lub Aleję Mocy, wykorzystując do tego przyciski przejścia do wyższej i niższej Alei. Użycie umiejętności w Alei Szybkości skróci czas z jej rzucenia, dzięki czemu będzie można wykonać ją szybciej, jednak jej efekt będzie słabszy. Użycie umiejętności w Alei Mocy wydłuży czas jej urzucania, przez co wykonanie jej zajmie więcej czasu, jednak jej efekt będzie silniejszy. Zwracaj uwagę na mechanikę każdego z wrogów i zmień aleje, aby uzyskać przewagę w walce. To pierwszy atak poleciał plus trucizna. Zobaczmy sobie to wzmocnienie. Przygotowana mglista bomba. Przy śmierci zadaje duże obrażenia wszystkim bohaterom. Aby rozbroić bombę, należy wykonać atak z alei szybkości. To co? Aleja. Lecimy na aleję szybkości i pierdziekniemy podziurawienie szybkość. 112 obrażeń. Bo my też dostaliśmy jakąś truciznę. Raną stopna stłucze. Zatrucie. Zadaje 4 punkty nieuchronnych obrażeń przy każdej aktywacji. Mam też takiego jak szybki cios, ale nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie on działa.
Ale chyba na takie. Dobra, wygraliśmy kolejną z naszych walk. Kolejne niebieskie esencje. A nie, kryształy skondensowanej many. Ten kryształ delikatnie promieniuje energią. Składnik wykorzystywany do zaklinania. No to chyba też wtedy to dostaliśmy. Chyba nie zauważyłem. Dobra, lecimy dalej. Co tu się dzieje na tym naszym pałacyku? Jak to możliwe? Zbadaj zajście. Tu już nic nie mamy do zbierania. I nadal ciekawi mnie, co daje nam ta spacja. No, musiałem kliknąć. No, tu już mamy dwóch. Plus zagrożenie trującą mgła. Rozpoczynasz walkę na obszarze zagrożenia w postaci trującej mgły. Aktywowało to obszar zagrożenia paska inicjatywy, który będzie się przemieszczał wraz z portretami postaci. Wojownicy z twojej drużyny, którzy znajdują się w granicach obszaru, zostaną obrani za cel. Kiedy obszar dotrze na sam początek paska inicjatywy, jego efekt dotknie każdego z twoich wojowników aktualnie obranych za cel. Na szczęście możesz użyć umiejętności w alei, aby zmienić aleję i manewrować między obszarami paska inicjatywy. Przejmij kontrolę nad rozmieszczeniem swoich postaci na pasku inicjatywy, a przejmiesz kontrolę nad przebiegiem walki. Teraz ona będzie atakować? Tak. Dobra. Czyli tak, tutaj znów mamy problem z tą mglistą bombą, więc musimy na pewno użyć podziurawienia na alei szybkości. I co? Teraz już ten obszar mgły rozumiem, tak? Tak. Oła. Walka zakończy się porażką, jeżeli zdrowie całej twojej drużyny spadnie do zera. Zarządzaj swoim poziomem zdrowia mądrze, aby twoja drużyna była w stanie walczyć. No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale... Jaki on ma bonus? Po śmierci zwiększa moc ataku wszystkich sojuszników o 25% na 3 tury. Czyli co, musimy tego najpierw upierdzielić. Ile to zadaje? 55 plus przeładowanie. To tak niezbyt. To by było spoko, ale pewnie na tej alei dolnej. Dobra. Próbujemy na alei równowagi zabić świetlika żałownego. Kurwa, nie wyszło nic. Ale lipa. Strasznie nas tłucze. 62 trucizny, od czego? Musimy zrobić to samo. Teraz many nie będziemy mieć. Pierdziele, mocno puścili łomot. Dobra, ale wygraliśmy to. Ja już, kochani, na pewno na początku użyję potki, o ile będę mógł. Już nie żyję, cholera. Dobra. Ja mogę użyć poza... Mogę użyć poza. O kurde, tylko to był średni eliksir. A ten przywraca 20 punktów many. Żebyśmy potem nie mieli problemu z tym. O właśnie. Kurczę, chciałem go zapytać z patium. Nie zdążyłem. Otwórując mgła. Już poszło w ten sposób. Dobra, ale ja... Dwustrzał nie. To będzie 150 punktów. 24. Zrobimy aleje szybkości w ten sposób. To cały czas tam to zabiera manę, więc musimy manewrować między HP, po prostu dając się otłukiwać, zwiększając sobie tą manę tymczasową, a używaniem naszych umiejętności. Dobra, co tu jest? A, nie to. Nic mi nie będzie. Kufel piwa postawi mnie na nogi.
Jest to trująca mgła. Nie, błagam, pomocy. Mamy kolejną walkę. Tym razem już z widmowym szczurem portowym. I znów mamy tu zagrożenie. Nadal nie wiem, jak ono działa. Rozpoczynasz walkę przeciwko widmowemu szczurowi portowemu. Ci wrogowie używają wzmocnienia zmiana postaci, która wzmacnia ich zdolność do unikania twoich ataków. Możesz się jednak rozproszyć, atakując umiejętnością w alei szybkości. Opisy istotnych wzmocnień będą wyświetlane w interfejsie walki. Aby poradzić sobie z tego typu wzmocnieniami, potrzebna jest bardziej zaawansowana strategia. W trybie inspekcji możesz przełączyć się między paskiem inicjatywy a kartami postaci, aby poznać więcej szczegółów na temat umiejętności oraz aktywnych wzmocnień i osłabień. Przyglądaj się wrogom podczas starć, aby dowiedzieć się, więcej o ich silnych i słabych stronach. Dobra, czyli tak. Zadaje lekkie obrażenia, zwiększa moc ataku i szybkości wszystkich sojuszników na dwie akcje. Umiejętność ma długi czas odnowienia. Zadaje lekkie obrażenia magiczne, nakłada na cel przeszycie oraz magiczne przeszycie. Zwiększa wszystkie otrzymywane przez niego obrażenia o 10% na 3 tury. I tutaj już dostałem po łbie. Non stop ten nie atakuje. Dobra, znów musimy tego unicestwić. I znów robimy to samo. Leja szybkości. Dobra. A nie, przepraszam, ja miałem tego zabić najpierw. Cholera, zwaliłem to. O, teraz moc ataku większą o 25%, ale ja to zjebałem. Dobra, zrobimy na razie to. Albo to może zrobimy, co? Może uda nam się uniknąć ataku. Tu się udało, czyli było Wurf. Teraz walnimy klepnięcie. Ale nie jesteśmy na tej skalnej ziemi. Brak celu. I co? Musimy manewrować po prostu na tej mapce, patrzeć co nam się tutaj będzie udawać. Dobra, ale skoro już walnęliśmy to klepnięcie, to może walniemy to teraz. Tylko ja bym zadał obrażenia na lekkim. No jeszcze niestety wpadło 15 obrażeń. Dobra, poszło za 200. No i cel pokonany. Kolejne złoto, pedeki. Bardzo dziękuję, pani kapitan. Już szykowałem się na tamten świat. Pani kapitan, gdzie Rafen? Był tu przed chwilą, nie mógł odejść daleko. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. To jest pierwszy odcinek. Myślę, że przejdziemy całą kampanię. Tak więc myślę, że nie będziecie zawiedzeni. No i myślę, że sporo osób trafi na ten kanał dzięki tej grze, bo jest dosyć teraz popularna. Ja sam jestem w sumie graczem Ligi Legend, więc też by mnie to interesowało. Tak więc dzięki wielkie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w drugim odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.